czerwona. Dzień dobry. Panie kierowco, mimo że dokumenty są, jakby był jeszcze dowód osobisty. Nie wiem, czy nie będzie, tak? Nic się nie dzieje. Panie kierowco, powód naszego spotkania. Ale chyba nie mam ze sobą ubezpieczenia. W sensie nie trzeba, nie? Nie trzeba nic, dowodu rejestracyjnego też nie potrzebuję. Ogólnie żadnych dokumentów nie potrzebuję. Ale wiadomo, że tam prawo jazdy, dowód osobisty przyspieszą kontrolę. Panie Tomaszu, powód naszej kontroli. Przejechanie na czerwonym świetle. Tak wiem. Bez pouczenia się nie da. No to szkoda. Nie ma w ogóle takiej możliwości, nie ma takiej opcji, żeby za takie coś, za takie wykroczenie w ogóle. Dobrze, proszę mandat. Mamy małą dzidzie, śpieszymy się. Rozumiem, przyjmuję. Od 300 do 500, 6 punktów, ja nakładam ten niższy 300 zł, 6 punktów. Przyjmuję pan. Tak. Poczekać 5 minut. Dobra. A wiesz, dlaczego nie przyjechałem kolejnego? Bo zauważyłem BMW. Wypełnia pani mandat tutaj. Dokumenty, to dowód osobisty, prawo jazdy. Tutaj daję drugi do przelewu, poczta, bank, internet. Tutaj podpis imię, nazwisko, to jest pomocny wycisk. To jest jeszcze plafona. Ode mnie wszystko. Dziękuję, do widzenia. Tak wygląda mandat. Się śpieszyło, bo myślałem, że przeskoczę. A tu konik. Policja cię złapała. To jest w zasadzie cała twoja skarbonka. Ty masz 400 zł w niej, a ten mandat kosztuje 300. I pan tak obejrzał, powiedział mi, panie doktorze, czy pan szybko idzie na piki, to pan dostanie czajnik za punkty. Bardzo śmieszne.